Mycie, czyszczenie, ostatnie kosmetyczne niejako działania na moście łazienkowskim dzień przed otwarciem. Zgodnie z planem most miał być przejezdny najpóźniej 31 października. Zastosowana przy gruntownym remoncie technologia się sprawdziła i na kilka dni przed ostatecznym terminem most był gotowy. Ponieważ na tę przeprawę z utęsknieniem oczekiwali warszawiacy, natychmiast po odbiorach technicznych zdecydowano otworzyć most. Przed 6 rano autobus wyruszył z praskiej strony. Most, jak nowy, otwarto w chwilę później, o bladym świcie. Po stronie centrum już czekała kolejka. I ruszyli od razu ławą. Most wraz z wyremontowanymi wcześniej wiaduktami jest gotowy, tylko estakadę zjazdową w stronę Pragi trzeba jeszcze odremontować. Wszyscy, dla których ta przeprawa jest istotną drogą przez rzekę, odetchnęli z ulgą. Most, który i tak w przyszłości czekał remont, jest teraz na pewno lepszy niż nowy. Został przy okazji przystosowany do podwieszenia w przyszłym roku kładki rowerowej. W bibliotece multimedialnej na Tynieckiej interaktywny kameralny spektakl teatru Gulliver. Podczas spektaklu Księga Niewidzialna dwaj pracownicy manufaktury książek, przelewający na papier historie zapisane w dźwiękach, chcą sprawdzić, co będzie, gdy samodzielnie zaczną dźwiękiem się bawić. Czy da się tak opowiedzieć historię? Reżyseruje Robert Jarosz. Autoportret w chińskiej szacie męskiej Leona Wyczółkowskiego wita oglądających właśnie otwartą w Muzeum Narodowym wystawę Mistrzowie Pastelu. Niezwykle delikatne dzieła Wyspiańskiego, Aksentowicza czy Witkacego, Boznańskiej i Bogdanowiczowej. Tak mistrzowie, którzy zamiast farb wzięli kredki w swoje ręce, widzieli świat. Ekspozycja w muzeum ukazuje dzieje pastelu od jego początków w XVI wieku po wiek XX. Niektóre z prac będzie można zobaczyć po raz pierwszy od czasów dwudziestolecia międzywojennego. Jak zwykle na przełomie października i listopada nasze myśli częściej kierujemy w stronę tych, którzy odeszli. W tym roku złote jesienne liście pokryły powązkowską nekropolię. Niektóre liczące ponad 200 lat pomniki, rzeźby, grobowce dowodzą, że pamięć o minionych pokoleniach nie słabnie. Chociaż jej płomień utrzymujemy przede wszystkim w sercu. www.um.warszawa.pl